Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 89. dzień mojego wyzwania na OFAP. Kto jest ze mną już od jakiegoś czasu na kanale, ten wie, że oprócz tego, że ja zajmuję się tutaj tematyką sublimacji energii seksualnej, to jestem też wielką fanką mocy roślin. Plant power, kochani. I czasami, od czasu do czasu, rzadko pojawiają się tutaj jakieś informacje na temat właśnie mocy roślin, działania różnych ziół i tego, jak one nas wspierają w procesach życiowych, w procesach zdrowienia. I dzisiaj jest taki właśnie odcinek, absolutnie specjalny. Dzisiaj jest odcinek na temat bardzo wyjątkowej rośliny. Rośliną tą jest groszek motylkowy. Łacińska nazwa tej rośliny to jest Clitoria ternatea. Natomiast nazwa w sanskrycie bodajże brzmi Aparajita. I to jest herbatka z tej właśnie rośliny. Ja już tą roślinę kiedyś wspominałam na kanale, ale to było tak króciutko tylko wspomniane i ona mnie zawołała. Zawołała mnie, bo czuję tutaj olbrzymią wartość we wspieraniu tego, czym ja się tutaj zajmuję i czym, mam nadzieję, przynajmniej część z Was również się zajmuje. Czyli to jest roślina, która będzie nas wspierać w naszym procesie. Może zacznijmy od tego, kochani, że w Indiach Aparajita jest czczona jako święty kwiat. Jest taki starożytny tekst w Indiach również, który się nazywa Vastu Shasa. I ten tekst dotyczy architektury, aranżacji wnętrz, geometrii przestrzeni, a także aranżacji ogrodów, który ma na celu przybliżenie i taką unię i przybliżenie tych dziedzin do jak najbardziej do natury, unię z naturą, jedność z naturą. I wedle tego tekstu zasadzenie tej rośliny, aparajity, w ogrodzie lub w domu będzie miało następujące efekty. Po pierwsze, usuwa ona negatywne energie. Obecność tej rośliny w domu lub w ogrodzie przyciąga bogactwo, wyostrza inteligencję, a także usuwa tak zwany szani dosz, czyli to jest taka sytuacja, kiedy osoba doświadcza problemów w biznesie lub ze zdrowiem. Aparajita ma również szerokie zastosowanie w medycynie tradycyjnej i medyczne użycie aparajity przede wszystkim wymienia następujące benefity. Jest to roślina, która stabilizuje poziom cukru we krwi, więc jest zalecana dla wszystkich diabetyków. Roślina ta pomaga leczyć problemy z oczami i poprawia wzrok. Roślina ta leczy schizofrenię oraz inne zaburzenia neurologiczne. Dzięki właściwościom antyseptycznym i przeciwgrzybicznym, pasta z liści aparajity leczy, jest pomocna w leczeniu ran. Dodatkowo ta roślina jest doskonałym kosmetykiem. Ona nam odżywi włosy,
przyspieszy ich wzrost, ale uwaga, tutaj raczej to jest raczej dostosowanie dla osób, które nie będą miały problemu z przyciemnieniem odcienia swojego naturalnego włosu, ponieważ jest to roślina, która naturalnie, delikatnie przyciemnia włosy. Ona również odżywi naszą skórę, czyli kochani, jak sobie pijemy, ja Wam naprawdę zalecam codziennie pić sobie herbatkę z tej rośliny. I jak już sobie wypijemy tą herbatkę, to ta herbatka, jakby roślina w Polsce jest dostępna w postaci suszu, suszonych kwiatów. To są takie kwiaty, które są niebieskie. Ona daje właśnie taki intensywnie niebieski odcień płynu herbaty. I te kwiatki polecam Wam nie wyrzucać właśnie z zaparzenia herbaty, tylko przełożyć sobie do jakiegoś szklanego pojemniczka, do szklanej miseczki malutkiej i później po zmyciu makijażu nałożyć sobie na twarz, w okolice oczu, gdzie tam można sobie rozetrzeć po prostu je po twarzy. I po prostu sobie używać tego jako maseczki. Dlaczego warto używać tego jako maseczki? Ponieważ roślina ta zawiera, kochane moje, wysokie, kochane kobiety i kochani mężczyźni, bo przecież mężczyźni również jak najbardziej mogą dbać o skórę. To jest roślina, która zawiera bardzo wysokie stężenie polifenoli, która będzie nam pomocna, jest bardzo silnym antyoksydantem, będzie pomocna w usuwaniu wolnych rodników, która stymuluje produkcję, naturalną produkcję kolagenu i elastyny, a także będzie ona łagodzić podrażnienia i zmniejszać zaczerwienienia. Wedle Ajurwedy, oprócz tych wszystkich użyć, które wymieniłam powyżej, roślina ta poprawia także głos. Głos, który jest bardzo powiązany według mistrza Samaela Onwajora właśnie z energią seksualną. Jest taki wykład, gdzie on opowiadał o tym, że głos pokazuje energię seksualną. Jeżeli on jest zbyt niski, albo zbyt taki spiskliwy, albo skrzyczący, to jest oznaka, że jest to tam jakieś zaburzenie. Jest to oznaka zaburzenia energii seksualnej. Zatem Aparajita będzie nam poprawiać głos, oczyszcza także pęcherz, balansuje tridosze, niweluje problemy z trawieniem. Przypomnijcie sobie, kochani, był film na ten temat, że problemy z trawieniem bardzo często są oznaką zanieczyszczenia energii seksualnej. Mają z tym problemy osoby, które oglądają na przykład dużo pornografii. Roślina będzie herbatka z takiej klitorii ternateńskiej, to jest po polsku. Jedna z nazw tej rośliny, także groszek motylkowy. Herbatka z tej rośliny również będzie poprawiała pamięć i koncentrację, co jest nam potrzebne w rozwoju duchowym, chociażby w medytacji, a także ma naturalne działanie przeciwgorączkowe i przeciwwymiotne. Również jest pomocna w leczeniu krwistych takich biegunek. Więc kochani, to jest złoto. Złoto każdy powinien to mieć w domu i codziennie stosować to jako nawet profilaktycznie, jako taki cudowny środek na tak naprawdę na wszystko. Ale jeżeli tego wszystkiego, co Wam wymieniłam, jest Wam za mało, to dodam jeszcze, że istnieje coś takiego, być może słyszeliście o tym, jak doktryna sygnatur Hipokratesa. I wedle tej doktryny wystarczy dokładnie przyjrzeć się cechom rośliny, czyli jej kształtowi, kolorowi, a także
wszystkim jej cechom, tak naprawdę, aby dowiedzieć się, jakie ona ma właściwości lecznicze. I teraz sobie popatrzcie, to jest roślina, która po pierwsze jest intensywnie niebieska, ona ma kolor indygo. A zatem jest powiązana z wyższymi czakrami tutaj poprzez kolor. Będzie ona nam wspierała rozwój duchowy. Jest to roślina, która jest w kształcie, której kwiaty mają kształt klitoris, kwiaty mają kształt łechtaczki. Zatem będzie ona, i to się potwierdza tutaj w Ajurwedzie i w różnych innych źródłach, będzie ona wspierała leczenie na przykład zaburzeń menstruacji. Będzie ona, jest ona silnym afrodyzjakiem, który działa, ma większą moc w działaniu na kobiety niż na mężczyzn, ale działa na obie płcie i jak gdyby naprawdę tutaj dla obu płci to jest bardzo polecana roślina, ale zwłaszcza dla kobiet, kochane, zwłaszcza dla kobiet, ponieważ ta roślina pomaga nawet, może wspomagać poczęcie, jeżeli ktoś tego właśnie poszukuje. Dodatkowo jest to, jeżeli chodzi o metafizyczny teraz aspekt, jest to roślina, która wspiera żeńską energię. To się przyda również panom. Jest to roślina, która wspiera żeńską energię, która wspiera miłość, seksualność i płodność. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam pokazać. Popatrzcie, co się dzieje, jeśli my do tej rośliny dodamy cytrynę. Widzicie to? Ona zmienia kolor na fioletowy. I teraz, co to może oznaczać w doktrynie sygnatur Hipokratesa? Otóż oznacza to, że ta roślina będzie wspierała transformację. Również kolor fioletowy jest kojarzony z tymi dwiema najwyższymi tutaj czakrami i wspiera jak najbardziej rozwój duchowy. I zarówno kolor indygo, jak kolor fioletowy jest kojarzony z duchowością. Natomiast aspekt transformacyjny w połączeniu z kształtem tej rośliny wskazuje na to, że pomaga ona usunąć wszelkie blokady o charakterze seksualnym. Czyli bardzo mocno wspierająca nas roślina. I na zakończenie coś, czego ja nigdzie nie wyczytałam, ale co bardzo mocno poczułam i poczułam też, żeby Wam to powiedzieć. Idąc tym tropem, patrząc na to, jakie ta roślina ma właściwości, jakie ma atrybuty, że jest czczona w Indiach jako święty kwiat. Że ma właściwości transformacyjne, że ona zmienia kolor, przemienia się, że służy rozwojowi wyższych czakr oraz rozwojowi duchowości, oraz wspiera seksualność, tak naprawdę. Wspiera, no tak, seksualność, ponieważ jest afrodyzjakiem. To głęboko czuję i jestem przekonana, że jest to także roślina, która będzie nas wspierała w sublimacji energii seksualnej, a także w transmutacji energii seksualnej. Także, kochani, koniecznie must have w waszej szafce z ziołami.
Jeżeli nawet ma to być jedyne zioło, jakie sobie zakupicie, to obowiązkowo, obowiązkowo zachęcam do tego, żeby pić tę herbatkę. Każdego z Was tak naprawdę. Bo jak zobaczyliście sobie listę benefitów, które nam zapewnia ta roślina, jest długa. I na zakończenie jeszcze tylko taka uwaga, nowa informacja do mnie dzisiaj przyszła, że ja o tym nie wiedziałam, że to, co my robimy solo, to o czym ja tutaj opowiadam na tym kanale, czego doświadczam sama bezpośrednio, to jest sublimacja energii seksualnej, natomiast transmutacja tej energii jest możliwa tylko w parze i zachodzi podczas uprawiania świętej seksualności. Tego nie wiedziałam, nie wiedziałam, że tutaj jest ta różnica w tych konceptach i tego dowiedziałam się dzisiaj i, no i będę się starała już właściwie jak gdyby używać tych dwóch terminów rozdzielnie. To wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Satnam.